Siemanko, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tym razem troszeczkę inaczej niż zwykle, jeżeli chodzi o mój kanał. Stworzyłem talię, którą dosyć przyjemnie mi się gra. Powiedzmy stworzyłem. Talia gdzieś tam już kiedyś z dawnych lat występowała w różnych wersjach ze scenariuszem. No i dosyć przyjemnie mi się gra na dzień dzisiejszy tą talią. Generalnie rozegrałem sobie 5 meczy. 4 wygrałem. Jeden przegrałem przez fatalny dobór, bez odrzucajek, bez scena, nie? Jak widać właśnie mamy scenariusz. Generalnie chcemy go zachować w trzeciej rundzie, żeby rozegrać to. Fokusja pod różne targety. Najczęściej grałem pod kracha, fajnie stakuje mi terror, inne statki. Do tego jeszcze możemy Bjorna wzmocnić pancerzem. Dosyć przyjemnie się gra. Jeżeli chodzi o pozostałe karty, to mamy trochę kontroli. Krach też jest takim, powiedzmy, troszkę kontrolną kartą, bo zawsze możemy rzucić sobie korsarza bądź drakary właśnie napancerzone, że tak powiem. No i generalnie bardzo przyjemnie się gra. Jest też wiewióreczka, jeden tech na jakieś aneromancji ewentualnie. Naprawdę fajnie się gra, jeżeli chodzi o ten deczek. Sprawdzany był na Nilfgaardzie. Dwa razy wygrana na Nilfgaardzie. Grałem też na Skojatel, raz wygrałem. Podajże przegrałem. O Jezu, już nie pamiętam. Ale w każdym bądź razie przegrałem jedną giereczkę na... Chyba też na Skojatel. Nieważne. W każdym bądź razie bardzo przyjemnie się to gra, nie? Jeżeli chodzi o pierwszą rundę, oczywiście potrzebujemy pakiet odrzucajek. Jeden z drakarów bojowych. Całkiem nieźle też jest obłąkany korsarz tutaj, jeżeli dobierzemy wojownik Brokwar do stakowania, również ewentualnie właśnie Terror Morza, którego też chcemy mieć w pierwszej rundzie, tak zaznaczając, nie? Więc dosyć fajnie się gra. Wygrywamy R1 z reguły, przynajmniej tak się staramy, jeżeli mamy idealną rękę. No i w większości przypadków pasujemy R2 i dobieramy scenariusz w R3 i gramy sobie właśnie R3, kontrując przeciwnika. No i cóż, moi drodzy, zobaczcie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o moje giereczki. Miłego seansu. No i dobra, i teraz pierwszy meczek, gramy na precyzyjne uderzenie. No i co, i zobaczymy, co dobierzemy. Najlepiej pakiet discard byłoby dobrać. Już dwie karty są. Jesteśmy na redcoinie. Generalnie ręka jest spoko, gdybyśmy Birnę dobrali i Morgwarg. Myślę, że możemy jednego wojownika wymienić. Czy kracha potrzebuje? Teorii. Można by wymusić jakieś zagranie dziwne od przeciwnika. To zostawimy. Statki zostawię. Chyba wymienię tego kracha. Jest statek. Ciekawe, czy to są jakieś smoki. Tak, myślałem. Ach. To co? To chyba zagramy Oral od razu. Tak myślę. Tak sobie myślę, że to nie będzie głupi pomysł. Okej, spoko, dobry to było. Akurat w tym wypadku dobrałem drakar. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napadali. Super. Ale z jednym harcownikiem zostaje w tej chwili, nie? Teraz te statki może... Ojejciu, to będzie bardzo trudny mecz. Ujujujujuj. Jeszcze Madoka tu mamy, ale Madoka zabierzemy. Zabierzmy sobie, nie czekajmy. Gdybym miał wiewiórę, to bym lidera odpalił z wiewiórą. Ale w tym wypadku zrobimy tak. Ej. Myślę, że to jest dobry pomysł. Z wiewiórą byłoby lepiej, gdybym odpalił wiewiórę w to, ale... Zjebało, jak się patrzy.
Dobra, to zagrajmy. O. W mojej ocenie źle zagrał, powinien do przodu dać go. Pewnie będzie cisnął. Kolejna bomba. No tak, za bardzo nie ma co grać. Chyba korsarza zagram teraz. No i okej, i Sesentis zniknie. Gadę, że przesunie. A nie. W ten sposób. Okej. Ja bym tak o zagrał. Co prawda tracę tutaj punkt, ale przebijamy na równych, no i generalnie nie wygląda to źle, wam powiem. Przebijamy małe punkty, te bomby nie robią pełnego value. Okwist. Duża inwestycja tego gracza. Ja zrobię na razie tak. Ja jestem w stanie tak przebić. To jest za 9. On tylko robi mi 2 punkty. Czyli tak, tu sobie uderzę za 1. No, w razie potrzeby zagramy ten drakar. Spróbujmy jeszcze. No dobra. Wymusiłem zagranie 2 smoków. Jakby zagrał 3. smoka, to już w ogóle byłoby spoko. W ten sposób. I on zada 3. Chyba spasuje już. Trochę szkoda mi tego drakaru i tego terroru. Dobra, jak nazbieram tyle punktów, żeby usunąć Willema, dobrze mówię? Ten co pali smoczek. To powinniśmy dać radę ugrać, tylko trzeba go dobrze nastakować. W każdym bądź razie trzecia runda jest mi na rękę długa, gdybym wygrał, gdyby spasował. Okej, jest Bjorn, jest to, no to chyba harcownika wymienimy. Jest Sirocco, okej. Ajajaj. Czy będzie pas? Nie wydaje mi się, ale może być. Gra. Jest głupi, ale zrobię tak. Nie mogę tak YOLO jego zagrać. Bo niestety statku nie mam, a tu jest potencjalny brick, trzeba uważać. Ale wydaje mi się, w sumie może to było prawidłowe zagranie z jednej strony. No nie mam birny, birna byłaby spoko w tym wypadku, nie? Pakt zagrywa. Ja zagram statek. O, lider idzie. No dobra. To ja zagram statek i w razie czego 8, żeby przebić.
Wow, ale to daje mi potencjał na kolejne dwa pancerza. No właśnie, już mam dobrego Bjorna. Pirat pod Kracha Uncrate. Ale muszę zagrać to. Dobra. Mam potencjalnych blików się wyzbył. No ja mam potencjalne dwa. Ale może się uda, zobaczymy. Nie dobrałem wszystkiego. Jest możliwość doboru statku. Jest Birna. Jest Krach i... Zaryzykować. Oj, nie dobrałem scenariusza. To może być lekki problem. W razie czego, jak uda się żądzę krwi ustawić, to można grać. Niech będzie. Ajajaj. Nie ma scenariusza. Przecież już scenariusz za bardzo by nic nie dał. Korsarza mam jednego. Drugiego, no w sumie byłoby ok. Wilema musi jeszcze poczekać. Wóz oblężniczy. Nie ma go na żadnej z map. No i karty zabrakło tylko, a tak to nawet niezły dobór wyszedł. Ostatecznie. No i co ostatnie? Saskia, którą załatwię. No i tak się kończy pierwsza gierka, moi drodzy. Było dosyć łatwo, wydaje mi się. To przechodzimy do drugiej giereczki. No i mamy drugi pojedynek i tym razem Nilfgaard na Przeherze. Wcześniej precyzyjne uderzenie, teraz mamy Nilfgaard. No i jestem na Blue Coinie. O, nawet spoko, tylko żeby Koral dotarła do nas. O, mamy scenariusz tym razem. To jest moja generalnie czwarta gierka i dobieram pierwszy raz scenariusz, tak o po prostu. Szkoda, że Koral nie mam, bo Koral byłaby naprawdę, naprawdę okej tutaj. Dlatego najpierw zagramy maskę, żeby odcedzić się z jednej karty, bo być może dobierzemy tą Koral. Wow, mistrz plak. Okej. No nie, dobrałem 100 sobie. Odrzucimy na razie harcownika i mi się nie spieszy, więc zrobimy tak. Okej. I w ten sposób. I sobie stakujemy. Terror. Statek zabrał. Dobra. To chyba zagramy, tak. Niech będzie. I tak statek dobrałem. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie zapotoczyli. Tylko gryza. No i teraz rzucę już mewę. Zobaczymy, co dalej będzie. Przeciwnik na razie gra brązowe karty.
Wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj wersję lojalną na przecherze. No i blokada. Szkoda, bo bym uderzył. Miałbym dodatkową mewę, a tak zrobimy. Pyk, pyk, pyk. I od razu przyleci. Jedna, druga, trzecia. No jest 29 do 10. No i to jest pas oponenta. Kurczę, jak dobrałbym Kracha, Fugusję i Bjorna, to zagrałbym długą trzecią rundę dla testów. Zaraz zobaczymy. Jest jeden zawodnik. To wymienimy. Jest Kaganiec, mamy Sirocco, jest Korsarz. Dobra, zagrajmy to na razie. Po prostu YOLO. I chyba spasuje. Na 8 kartach. Podejrzewam, że tam runiczny też jest grany, nie? Ale... Mistrz Plag. Muszę w odpowiednim momencie Sirocco rzucić. W sumie mogłem Kracha rzucić, tylko się tak bałem trochę, że Fugusji mogę nie dobrać. Krach dał mi by jeszcze tutaj sporo pancerza. Zapewne mój przeciwnik myśli, co jeszcze wyrzucić, żeby wykorzystać. Jest asymilacja. Rzucona oczyszczenie. Spoko. Oczyszczenie akurat w tym matchupie by mu się bardzo przydało, więc uważam to za błąd. Ale zobaczymy. Wiewióreczka oczywiście nie jest mi potrzebna. Jest koral. No i mamy wszystko tym razem, no poza Bjornem. Ale jakoś to przeżyje. Dobra. Raczej wątpię, żebym dobrał taką sobie Bjorna. Natomiast za bardzo nie mam co odrzucać już. Ja bym zaczął generalnie od niekończącej się podróży. Dwóch korsarzy mam, więc nie mogę wyrzucić korsarza. Dobra. To ja nie będę czekał i ja myślę, że od razu wrzucę kaganiec w nią. Bo ona straszne duże punkty zrobi. Dobra, stakujmy sobie pancerz. Nie muszę się spieszyć, aczkolwiek, no mówię, jeszcze jak runiczny nie został zagrany, to muszę w odpowiednim momencie się Sirocco wyzbyć. I teraz otworzymy scenariuszem. Myślę, że to jest dobry pomysł. Blokada nas ten. Nie powiedzmy, żebym się nie spodziewał, ale. Jest ten. I teraz tak. Krach. Raz, dwa, trzy. Szkoda, bo myślałem, że chociaż jeden pancerz zrobimy. Jeżeli rzuci teraz Atauda, to rzucę Sirocco. Nie będę czekał. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Przeciwnik i tak nie ma żadnego... A, dobra, sorry, bo tu jest teraz nieneutralny. Ajajaj. Takie zagranie. No, spoko. Na chwałę
Okej. Nie ma runicznego. Boję się, że ten runiczny poleci w momencie, jak będę miał... ...5 kart. Jest Artur... A dobra, przepraszam, cały czas mówię o tym runicznym, a przecież przeciwnik gra lojalną wersję, moi drodzy. Dobra, teraz Sirocco idzie. No i de facto mój oponent ma naprawdę słabe dobory. Nie ma ani jednego... Nie ma ani jednego tak naprawdę jakiegoś super doboru. Czemu zagra... Aha, dobra, Fucsia, dobra. Zapomniałem. Cały czas mówię o tym, że nie ma super doboru. Wcześniej wspominałem, że może sobie nielojalną jednostkę wziąć. Nieneutralną jednostkę. Ech, i oczyszczenie sobie rzuci, świetnie. No nic, trzeba to zrobić... w ten sposób, czy może na razie tak? Okej. I zaraz to zlikwidujemy, spokojnie. Bratens. Bratens pewnie w statek, bo innego wyjścia nie ma, nie? Ale punkty robi. Czekaj, a jak bym zrobił to? Tak. 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 I teraz zrobił tak, żeby zlikwidować ten statek. Okej. Teraz Fucsia. Chyba w to pójdzie. Trochę za późno rzuciłem, ale nieważne. Fucsia. Można byłoby w Birnę próbować, ale to jest bez sensu już. Co on? O kurczę, Sirocco. Bardzo mi się to nie podoba. Na pasywne punkty, które powinienem załatwić szybciej. Sirocco w dychę, no spoko. Aj! Torres. Nie Torres, ajajaj. Ale szkoda. O, to jest raz, dwa, trzy i tu jeszcze punkt, ale chyba wygrałem to, moi drodzy. Tak jest, bez wątpienia. No i moi drodzy, zwycięstwo. Zwycięstwo. Fajnie. Dwie giereczki, bardzo przyjemne. Jeżeli dotrwałeś do końca filmiku, fajnie by było, jakbyś napisał w komentarzu, co ci się podobało. No i zostawił lajka dla zasięgów oczywiście. Trzymajcie się, hej.